No i kochani, zaczyna się majówka. Jak się czujecie? Maj to taki cudowny miesiąc. Wszystko kwitnie, budzi się. Mówi się, że maj jest miesiącem dla zakochanych. No u mnie jest chłodno. Te dwa dni były chłodne. Cały tydzień patrzyłam, ma być deszczowo. No to nic, kochani. No chłodno to chłodno. Cóż poradzimy? Ale zawsze można rozbudzać w sobie miłość, radość, szczęście, pobiegać sobie. Pojechać rowerem, popatrzeć na przyrodę, potulić drzewa, spotkać się ze znajomymi, posłuchać muzyki. Kochanie, co my nie możemy? Wszystko możemy. Więc wracając do maja. Uwielbiam maj, uwielbiam wiosnę, bo to po takich zimowych dniach, chłodnych, mroźnych, szaroburych, zaczyna się tak kolorowo, zaczyna się tak zielono, zaczyna wszystko pachnieć, zaczyna się budzić. A ja po prostu czuję się cząstką tej wiosny. Też się budzę, rozkwitam, cieszę, raduję, chcę mi się śpiewać, tańczyć i tak dalej. Nie wiem jak wam. Także kochani, tak, wszystko ma na nas takie działanie, wszystko ma moc, wszystko oddziaływuje na nas, wszystko, kolory, zapachy, muzyka, wszystko, wszystko. Więc jak to wiemy, to się tam po prostu pchamy, wchodzimy w te klimaty, gdzie wszystko działa dla nas. Eliksir. Nie tam, co nam nie służy, tam, gdzie czujemy ciężkie energie, nie biegniemy do tych osób, co nas zasmucają, co nas dołują, co nas ciągają, co nas krytykują i tak dalej. Wiecie, o czym mówię. Biegnij zawsze tam, gdzie się czujesz cudownie. Nawet sam, sama ze sobą. Bo to jest lepsze niż z kimś posiedzenie, z kim się droczysz, andryczysz. Ciężko ci się oddycha, chcesz coś powiedzieć, a nie możesz, a jak powiesz, to zaczynam się spięcia. No kochani, życie jest takie piękne i takie ulotne, jak mówię, jak zapach perfum, jak bańka mydlana. To, co chwycisz, to jest twoje. To jest tak, jak motyle wsiądzie na moment na twoim ramieniu, jak go zobaczysz, jak uchwycisz ten moment, jak zrobisz nawet fotkę, zdążysz, to jest twój moment. Wiesz, jakich takich momentów jest bardzo mało, bardzo. I właśnie chodzi o to, żeby umieć je wyłapać w tym naszym życiu, żeby zdążyć przede wszystkim. Bo większość ludzi nie może zdążyć. Dlaczego? Bo jest skupionym na czymś innym, na innych rzeczach, na patrzenie daleko w przyszłość. Ja często słyszę, co oni nie zrobią za 5 lat, za 10 lat, co, a będę dopiero na emeryturę, że to będę odpoczywała, a będę coś to... Ja nie rozumiem, po co czekać, że będziesz. Masz na to ochotę, zrób to dzisiaj. Tak jak ja bym powiedziała, mam ochotę na loda i dobra, ale pójdę w lecie na lody, bo teraz jest zima. Nie, nieważne czy jest zima, czy jest lato, mam ochotę na loda, idę na loda, kupuję loda. Tak samo tutaj, masz na coś ochotę, rób w tej chwili. Nie odkładaj na później, że są rzeczy ważniejsze, bo wiesz, bo jeszcze musisz coś tam zrobić, bo jeszcze musisz skończyć pracę, karierę, bo może odchować wnuki, a może jeszcze coś, jeszcze. Kochana, kochany, zanim się obejrzysz, już nie ma czasu. Może ci zostanie w tygodniach, w godzinach czas i obejrzysz się za siebie. Powiesz, kurczę, nie zdążyłam, nie zdążyłam. A tyle miałem marzeń, planów. Właśnie. Jeżeli ci coś przychodzi do głowy, rób to teraz, w tym momencie, za miesiąc, za tydzień. Nie za rok, za pięć, za dziesięć. Jak ci się marzy jakiś kraj, po prostu do niego jedź. Jak ci się marzy jakieś miasto, albo mówisz, że dawno nie widziałem tej osoby, przydałoby się pojechać, zobaczyć, odwiedzić, to po prostu zrób to. Nie czekaj na później, za rok, na następny urlop, a coś tam. Po prostu rób w danym momencie, co chce twoja dusza. Ja tak robię. Jak mi się nie chce, to nie robię. Ale jak ona zaczyna się tak budzić, tak dzisiaj. Wczoraj byłam taka trochę, wiecie, taka skapczaniała, no bo był deszcz. No dzisiaj troszeczkę był, teraz się wypogodziło. I przez tydzień będzie, może znowu będę, ale jak tylko się na moment obudzę, to zaraz muzyka do tego i ja już kwitnę, już tak się rozbudzam. I właśnie lecę zaraz do kąpieli, bo już czeka na mnie tam z pieskiem, spaceruję. Więc się trochę dotlenię, bo sobie po obiedzie pospałam jak to ja, więc teraz muszę się dotlenić. Mówię do was, idę popatrzę na kwiaty. Jak tam wszystko kwitnie, jak się zielono zrobiło, w oczach to się rozwija, a jeszcze teraz po deszczu. No to kochani, ja wam ślę buziaczki, a ja sobie już idę. Bye bye, do następnego razu.